Hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a przed Wami Dying Light. Mam nadzieję, że spotkamy się w dobrych humorach. Na pewno ja mogę się takim pochwalić, ponieważ testowałem tą grę już 2 godziny. Tę grę, jak ktoś na pewno wytknie mi celnie. I jestem bardzo zadowolony z tego, co miałem okazję zobaczyć. Przyznam, że miałem delikatne obawy, ponieważ temat zombie jest bardzo mocno już wyeksploatowany, ale okazuje się, że panowie z Techlandu dali radę. Tak fabularnie, jak i gameplayowo. Dzisiaj przede wszystkim pokażę wam gameplay, ponieważ panowie z Techlandu poprosili, by nie ujawniać zbyt dużo fabuły, by nie psuć wam zabawy. I ja to rozumiem i z przyjemnością się zastosuję do tej prośby. To co nie znaczy oczywiście, że w trakcie, jak już gra wyjdzie, to pokażę ją całą, bez wycinania czegokolwiek, bo bawię się przy tym na tyle dobrze, że na pewno będę chciał wam pokazać ją w całej rozciągłości po premierze. Zanim zacznę, rzucimy sobie okiem na opcje i na grafikę. To was zawsze interesuje. Ja gram na GTX 980. W tej chwili wszystkie ustawienia są na najwyższych możliwych detalach, z wyjątkiem specjalnych funkcji NVIDIA, które nie działają. Gdzieś tutaj się to psuje, jak to włączę. A nie, teraz zadziałało. Bardzo dobrze. To zostawmy. A nie, jednak nie. To się delikatnie coś tutaj psuje z grafiką, więc to na razie nie jest aktywne. Okej. Sterujemy sobie myszką i klawiaturą. Miałem okazję też pograć na kontrolerze. Myszka i klawiatura spisują się wyśmienicie. To cieszy. Natomiast nie można jeszcze zmienić obłożenia klawiatury, czego żałuję, ale nie szkodzi. Rozegramy sobie kampanię. No, postęp 0%, jakby można zacząć od nowego miejsca. Ja natomiast tutaj, ten gameplay jest nagrany po godzinie 24 minutach, więc trochę już przeszedłem. Mam już poziomy doświadczenia w pewnych aspektach. O tym powiem dalej. Wczytajmy to. Jak mówiłem wcześniej, absolutnie będę unikał ujawniania fabuły. Natomiast gdzieś tam jakąś misję mogę wam pokazać. Ja chciałbym przede wszystkim skupić się na pewnej eksploracji terenu. Pokażę wam też umiejętności, jak się rozwija postać, co mnie jakby zainteresowało, ponieważ można najwyraźniej rozwijać postać w 2 aspektach, siłowym i takim zręcznościowym. Ale trzeba by więcej pograć, by móc się w tej sprawie wypowiedzieć, natomiast ja wam co nieco pokażę. To wszystko wygląda bardzo ładnie. Ja jakby realizuję ten film w 60 klatkach. Przede wszystkim dlatego, że tak lubię i że taka technologia jest dostępna, więc należy z niej korzystać. Ale ona też ułatwia pokazywanie gry. Dokładność tej grafiki jest wtedy bardzo, bardzo dobra. Tu dostaliśmy zadanie. Musimy przygotować nocną eskapadę ekipy, do której żeśmy dołączyli. W związku z tym będziemy musieli gdzieś założyć miny, pułapki, ale to później. Teraz sobie pochodzimy. Więc oczywiście ten tryb poruszania się jest taki parkurowy, o tym wiecie, niejednokrotnie deweloperzy o tym informowali. Mam chyba trochę popsute bronie, tak, bo spędziłem czas tłukąc zombie po głowach. Idziemy tędy. Skradając się. Gin, paskudo. Szkarady są wytrzymałe dosyć. Można je okradać. Tu już nic nie ma. Ja przejrzałem ten teren bardzo dokładnie, zatem większość takich rzeczy już znalazłem. Te pojemniki mogą być puste, ale zobaczymy. Bo... O, proszę. Gazrurka. Jakaś dobra gazrurka. Doskonale. Większość... O czym to ja mówiłem, Holender? A mniejsza z tym, mniejsza z tym. Jeszcze sobie przeskoczymy na drugą stronę. Okej. Zobaczmy, co jest tutaj. To jest troszkę słabsze. Tutaj część rzeczy upuszczamy, niestety. To jest inwentory. Można sobie przejrzeć zaraz. Ta rurka jest słabsza od tej. Od tego jest trochę lepsza, ale... Jakby kolory te przy tych przedmiotów też świadczą o ich jakości. Można sobie przejrzeć inwentory. Ja tu jeszcze te opcje wam pokażę, ale przede wszystkim chciałbym się zająć eksploracją, więc... Pal licho! Pal licho z tym. Zobaczymy, czy do tego budynku, zdaje się, będzie można... O tak! Ten kawałek mięsa już się raczej nie będzie ruszał. Niektórych...
Trzeba uważać. Skąd skaczecie? Dobra, ten załatwiony. Prawie. Trzeba uważać, gdzie skaczecie. Z dużych wysokości skakać jest niezdrowo, chyba że tu leżą takie jakieś worki. One na niebiesko są z reguły oznaczone. O tak, udany strzał. Okej. Nie trzeba, tłukąc przeciwników w głowę, nie trzeba być aż tak precyzyjnym. Ja staram się przymierzyć, może niepotrzebnie. To dynamika, znaczy walka traci na dynamice, ale ja nie jestem postacią, która, znaczy staram się grać w sposób taki bardziej skradankowy. No, może was zaskoczy, no przecież to jest zombie, trzeba walić po łbach. No to już nie trzeba, można omijać. Można omijać zombie i gra do pewnego stopnia nagradza takie podejście. O tym wam powiem, kiedy dane mi będzie rozdać punkty umiejętności. Bo tych przeciwników jest dużo, można ich oczywiście... Lepiej się nie męczyć. No te zombie tutaj przynajmniej poruszają się... Znaczy one się poruszają dosyć wolno. Poszukamy sobie takich zombie, którzy mogą stanowić większe wyzwanie. Jak powiedziałem, spenetrowałem już ten obszar dosyć dokładnie. Więc wiele rzeczy wiem. To jest nasza główna baza wypadowa. W tym miejscu zaczynamy. Tego wam nie pokazywałem. Tu mamy jakąś skrzynkę. Przejdźmy się po tym miejscu. Spróbujemy się tam dostać do środka. Tu jest zamknięte. Okej, damy radę. I tu jest. No, oczywiście trzeba otwierać te rzeczy. Tu są rzeczy, które mogą nam się przydać potem. No, okej. Widzę, że... Skype w Windows 8 po prostu jest tak upierdliwym programem, że się w głowie nie mieści. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak czy inaczej, gdzieś tutaj można się dostać, no. Penetrowanie tych miejsc jest rzeczą niezwykle ważną. O, jesteśmy w środku. Nie ma żadnego zombiaka? Nie ma. Natomiast... O, fantastycznie. Części metalowe. One są przydatne przy naprawianiu rzeczy, przedmiotów, które służą w walce. Nie wszystkie. Niektóre przedmioty wymagają innych. Jakby... przedmioty się zużywają podczas walki i można je... Można je naprawiać. Trzeba być jednak... Łajdaki są strasznie odporne. Okej. No i proszę, broń się popsuła, ale mogę ją naprawić. Okej, przeszukajmy kasę. Tu są pieniądze, potem je można oczywiście wymienić na walutę. Ale wyłaźmy stąd. Bo ostatecznym celem będzie dla mnie ten punkt fabularny, który tam na pomarańczowo jest oznaczony, ponieważ przede wszystkim chcę połazić trochę po tym świecie i poopowiadać. Jeżeli chodzi o fabułę, to oczywiście nie mogę wam zdradzać szczegółów, natomiast mogę powiedzieć, że ona... myślałem, że spadnę. Że jest opowiedziana bardzo fajnie i polski... O Boże, włos mi się podwinął i... Polski lektor, znaczy... Boże, polskie głosy, polski dubbing jest dobry, jest naprawdę dobry. Być może nie na poziomie Wiedźmina, bo to było Mistrzostwo Świata, ale bardzo, bardzo wysoko, jeden z lepszych polskich dubbingów, z jakimi miałem do czynienia. Także jestem zadowolony z tego powodu. Okej, łapaj się. Przyjrzyjmy się. Kilka ciekawych miejsc znalazłem poprzednio. Tylko czy teraz będę w stanie... Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. A, tu pułapki są, ale to nie. To jeszcze nas teraz nie interesuje. Pochodzimy sobie tutaj. Tak, macie rację, chcę uniknąć pokazywania fabuły. To już mówiłem wielokrotnie, więc... Strasznie mnie rajcuje przemykanie między tymi zombiakami. Zdecydowanie bardziej niż mordowanie ich.
Moim zdaniem ciekawiej jest przed nimi uciekać. O proszę, dobra, na ten moment czekałem. Widzicie? To jest fantastyczna sprawa, bo jakby rozwijamy sobie postać w trzech aspektach. Po pierwsze, poziom przetrwania to są umiejętności, które one jakby zdobywamy poziomy robiąc fabułę, wykonując zadania itd., itd. To są takie podstawowe umiejętności, poziom przetrwania, przetrwanie. Można wytwarzać przedmioty, ja mam tutaj jedną umiejętność odblokowaną, także nie będę udawał, że wiele o tym wiem, ale to są takie umiejętności bardzo ogólne. Natomiast tu mamy dwa drzewka. Zwinność i siła. Siłę rozwijamy podczas walki, zwinność podczas przemykania się po dachach. Zatem jakby cieszy mnie to, że ja nie muszę walczyć, by zdobywać punkty doświadczenia. Jeżeli będę walczył, to oczywiście będę zdobywał umiejętności, które tą walkę będą wspierały. Natomiast jeżeli będę uciekał i przemykał gdzieś tam po dachach, skacząc to tu i tam, To zdobędę umiejętności związane ze zwinnością. I tutaj mamy tak, rzut judo. Wykorzystuj rozpęd atakujących wrogów, by ciskać nimi po okolicy. Gdy wróg szarżuje, naciśnij V i wskaż kierunek wykonania rzutu, bądź też możesz wykonywać ślizg podczas sprintu, dzięki temu możesz przedostawać się przez dziury w ścianach i inne ciasne przejścia. Naciśnij kontrol podczas sprintu, aby wykonać ślizg. No proszę. Ale dobrze, niech będzie tu. Zatem to są takie umiejętności, które pozwalają unikać walki, bo tu jak wykonamy przerzut, bardzo ładnie. Więc, ale zainwestujemy sobie w ten ślizg. To pozwoli mi się poruszać szybciej i sprawniej. Tak sobie myślę. A, na przykład spaść z dużej wysokości na plecy. Chryste, panie. Nie mam apteczki chyba. No dobra. Spadliśmy na ulicę. Już czasami spadniemy. Jak widzę pojedynczego zombiaka, to w zasadzie... No właśnie. Jak już spadnę na ulicę, to już coś zabiję, ale o, alkohol. Może mi się uda zrobić apteczkę. Wspiliśmy się trochę wyżej. I jeszcze wyżej. I zobaczymy sobie w przedmiotach. Plany, apteczka. Brakuje mi gazy. Do tej pory jedną sztukę wytworzyłem, ale... Okej. Okay. Jestem trochę ranny, to niedobrze. Więc jakby unikając walki, też nie niszczę przedmiotów. Więc używam ich tylko wtedy, kiedy mi są potrzebne. A naprawianie ich to dosyć jest upierdliwa sprawa. Ale przyjrzyjmy się, czy ja poznaję ten... Tak, tam jest obszar, który chciałbym wam pokazać. Bo on mnie zaciekawił i... Ciężko jest te łachudry załatwić. Jakby moja broń pozostawia wiele do życzenia. Można podnosić takie rzeczy, na przykład. I rzucać gdzieś na tych zombiaków, a potem strzelać w to. Tylko, że ja nie mam czym strzelać, więc... taka sztuka dla sztuki w tym momencie. Dobra, tu nie podskoczę. O, shit. Udało mi się uciec. Dwa zombiaki to już jest coś, z czym się nie chce mierzyć. Oczywiście każdy by sobie dał radę z tym, to nie jest jakiś wielki problem. Ale ja sobie przyjąłem trochę inny styl gry i walka z zombiakami mnie niespecjalnie interesuje. Zwłaszcza z grupami zombiaków. Natomiast wchodzenie na budynki to jest coś, co lubię robić. Ups. Spróbujemy się przemknąć tu. Aż słyszę, klimatyzacja pracuje. Liczyłem, że być może znajdę jakiś quest, zadanie poboczne, żebyśmy mogli dialogów posłuchać, jako że nie chcę... Dobra, zaryzykujemy skok stamtąd. Okej. Jestem cały i zdrowy. Upadek nie był zabójczy. O, proszę. Udało się coś znaleźć. No i proszę, udało się też popłynąć. Z reguły te obiekty... To chyba jest jakaś solidna znajdźka. Te obiekty są oznaczone w bardzo specyficzny sposób. One są trudne do znalezienia i trzeba o nie... Dziękujemy na chwilę. Dobra. I akcesoria medyczne.
Przy okazji, znalazłem apteczkę. Więc możemy się podleczyć. Apteczek mam w lewym górnym rogu, widzicie. Mam... miałem 3, teraz mam 2. Byłem w wodzie, więc przez jakiś czas taki obraz był delikatnie rozmyty. Okej. Mamy kilka opcji, ale interesuje nas ten tunel tutaj, tajemniczy. On, ten obszar na czerwono oznacza, że już... Znaczy, już tu byłem, więc ten obszar był zaznaczony. To jest strefa kwarantanny. Trudność trudna. Tak się zostało określone to. I tu jest faktycznie trudno. Ja spróbuję jakoś przebiec tędy. Tu można znaleźć zapasy. Znajdź wszystkie zrzuty. Poziom trudności trudny. Otrzymam 2500 pewnie jakichś punktów doświadczenia czy coś. Tutaj niestety trafiają nam się zombiaki, które potrafią już biegać, skakiwać na te pociągi, więc tu jesteście skazani na walkę. Także wiecie. Shit. Goddammit. Razem stamtąd. Szczęśliwie. Chociaż to nie było łatwe. To nie było łatwe. Zombiaki były znacznie bliżej niż ostatnio i od razu się na mnie rzucają. I jeszcze mnie trochę podrapały. Chyba nic nie straciłem podczas tego zgonu. Czyli to miło. Mam tu zdecydowanie za dużo. Gdybym tą beczkę wziął i tu cisnął w te zombiaki, to pewnie bym załatwił sprawę dosyć szybko. Jak na razie trochę... Coś tu ciekawego? O, proszę. Chyba nic tu nie było. Jeszcze na razie nie udało mi się natrafić na obszar, do którego nie mógłbym się dostać. Natomiast to wydaje się, że nie jest jakoś specjalnie ograniczone. Zobaczymy, czy udałoby się tam skoczyć. Okej. Jesteśmy na moście. Tu powinno być bezpiecznie w miarę. Załatwiłem dziada. 6 dolarów. Kurde, przestraszyłem się, że po drugiej stronie coś może być. A, są tam, ale tamto. Te cholery się nie ruszają zbyt szybko, więc spoko. Ale te na pociągach, widzieliście, stanowiły problem, nie? Dobra. Okej. Tu będę bezpieczny. O, tutaj ten zrzut znalazłem, więc mogę go dostarczyć kwatermistrzowi. O, nie wiem, czy chcę wracać do wieży, ale może wrócimy. Okej. O, wytrych. To się przyda. Niektóre skrzynki są zabezpieczone. Ja miałem jeden wytrych, ale go gdzieś straciłem. Być może będę miał okazję pokazać wam. Dobra, drzwi zamknięte. Albo zamknięte, albo mam za mało siły. Jeszcze nie jestem... Zobaczę, czy mogę tak wskoczyć, gdybym się tu chciał podwiesić. Nie. Nic z tego. Lepiej zawsze się gdzieś górą poruszać, niż... Niektórych słupów możecie się złapać, nie wszystkich. Czy ja tu już byłem? Okej. Proszę, 7 dolców. Czy coś jeszcze ciekawego? Niekoniecznie. Dobra, wyłazimy zatem. Jest strasznie fajne, eksploracyjne. Ja przypuszczam, że będę się w to równie dobrze bawił jak w Skyrimie czy w Far Cry'u, więc jeżeli ktoś lubił spędzać czas ze mną przy tych grach, które wymieniłem, to i przy tym będzie się być może ze mną dobrze bawił.
Znaczy, tu oczywiście są też straszne aspekty tej całej rozgrywki i być może do nich dojdziemy. Ja czuję, że nie dzisiaj. To znaczy, ja jakby minęło już trochę czasu, trochę już wam to pokazuję, a jeszcze jest multum rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć, multum rzeczy, które chciałbym pokazać, więc być może zrealizuję to sobie w dwóch odcinkach. Patrzyłem, czy tutaj nie ma jakichś tajemniczych przejść. Cholera, niezły syf, co? O, proszę. Nie. To jest chyba albo niedostępne teraz, albo w ogóle niedostępne. Trzeba uważać, jakbym tutaj narobił hałasu, to by mnie te paskudy pewnie tu by się zbiegły i by mnie poważnie wystraszyły. Już te zombie oczywiście nie są groźne, bo jestem szybki. I te punkty, zobaczcie, jak teraz dopiero zwróciłem uwagę, że po lewej stronie tak punkty leciały. A właśnie, to było cholernie ważne, bo muszę sobie sprawdzić, kiedy te punkty doświadczenia zdobywam. Bo jeżeli będę je zdobywał podczas mijania zombie, to znaczy, że faktycznie można sobie grać na dwa style, czyli styl taki, gdzie bije te zombie, albo... Udało się. Albo że omijam. Okej, to załatwiło sprawę. Sprawdzimy, co w tych autobusach. Zawsze tu jakaś torba jest, albo coś w ten deseń. Tu niestety nic nie zdobyłem. Dobra. Zabicie jednego zombiaka. A, zobaczcie. I też teraz dopiero też zwróciłem. To będzie dużo rzeczy, które ja też widzę. W górnej części ekranu jest te poziomy są. Mam dwa poziomy siły i trzy poziomy biegania. I te punkty są dodawane w innych kategoriach w zależności od tego, co robicie. Załóżmy, że zrobimy to tak. Dobra, za to punktów nie dostałem. A teraz już tak. 20 punktów. Okej. Za to też. Już muszę przyznać, że za walkę znacznie więcej tych punktów dostaję. Ale można to łączyć. Okej, przeszukajmy te ciała. Coś mi je tak sprawnie ubili. Oczywiście jakby wraz ze wzrostem umiejętności przybywa też ataków specjalnych i bronie się też zmieniają i tak dalej, i tak dalej. To co? Dokąd idziemy? Może w tę stronę? Ja lubię tą eksplorację. Mam nadzieję, że wam się to spodoba w tej formie, którą ja tutaj prezentuję. Zaczynam skakać gdzieś między tymi zombiakami. I od razu dostaję punkty doświadczenia za poruszanie się. No i źle. Mam to. Wspinaj się, wspinaj. Kolejny autobus, który warto sprawdzić. Ja na pewno tak będę grał, w ten sposób. O, mamy fajnie. Mamy metalowe części. Też dostałem informację, że mogę wytworzyć nowy przedmiot. To sobie sprawdzimy. Plany. O, mogę zrobić gwiazdki do rzucania. Zróbmy je, zobaczymy jak to będzie działało. Gwiazdka do rzucania, okej. I teraz, czy one będzie w ekwipunku? A, to jest sprzęt. Już nie do końca wiem, jak się rzuca tymi gwiazdkami. Okej. Okay. To są petardy. I one odwracają uwagę, w porządku. Albo w zasadzie przyciągają uwagę. Teraz pytanie, jak to zmienić? O, mamy gwiazdki.
No i proszę, poziom siły. Ach, gin paskudo. Trochę się zmęczyłem wymachując tym sprzętem. Dobra, załatwione. Trochę więcej bijatyki. Chciałbym tamte ciała jeszcze przeszukać. Jeszcze coś tu mam? Okej. W ten sposób zniszczyłem sobie sprzęt. Zresztą zaraz sobie przyjrzymy się drzewku tych umiejętności. Może się okazać, że te umiejętności siłowe sprawiają potem, że ten sprzęt się wolniej zużywa. Dobra, biegamy tam. Okej. Na pewno te umiejętności siłowe łatwiej się rozwija, z tego co widzę tutaj. Rzućmy sobie okiem. Mamy umiejętności, siła. Pierwsze to było, co to było? Ogłuszenie. Czyli każde trafienie gdzieś w głowę, w tułów mogło zadać jakieś tam obrażenia ogłuszające. Wielorzut. Wyceluj bronią miotaną maksymalnie 3 wrogów. Trzymaj prawy przycisk myszki, aby oznaczyć cele. Po czym pójść przycisk, aby rzucić. No proszę. A to co mamy? Obezwładniający kopniak. Twoje kopnięcie ma 15% szans na ogłuszenie wroga. W ogłuszonych przeciwnikach zabija się o wiele łatwiej. Chyba zainwestujemy sobie w to. Ja często kopię, więc okej. Okay. Tutaj można oczywiście przejrzeć to wszystko bardzo dokładnie. Nie będziemy sobie robili tego przeglądu, bo zależy mi przede wszystkim na gameplayu. Trochę żeśmy połazili, co? Dzisiaj. To oczywiście nie jest cały świat. Ja spróbuję jeszcze jutro poznać trochę jego granice i myślę, że jutro sobie spróbujemy tego questa dokończyć, posłuchamy może trochę dialogów. Chociaż ja z delikatną obawą podchodzę do tych dialogów, boję się, że zdradzę coś, czego deweloperzy nie chcieliby jeszcze zdradzać. Tak czy inaczej, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się i do rychłego zobaczenia. Pa, pa.